Wierzę w cuda. Pociecha w utrapieniach. Wierzę w cuda, ponieważ wierzę w Boga. A ponieważ wierzę w Boga, oglądam cuda. Cóż, jeżeli nie macie nic przeciwko temu, podzielę się dzisiaj moim sercem. To będzie taka skromna rozmowa serca do serca. I mam nadzieję, że zanim skończę, w jakiś sposób zrozumiecie postępowanie Boga wobec nas, ludzi. Pamiętaj, jeżeli należysz do rodzaju ludzkiego, będziesz miał kłopoty. Masz kłopoty i ból serca. Cierpisz. Ponieważ należysz do rodzaju ludzkiego. Cóż, nie ma znaczenia, gdzie jestem i ilu ludzi jest tam obecnych, to zawsze wiem, że gdy zadam jedno pytanie, z pewnością w górę uniesie się las rąk. To pytanie brzmi: kto z was chciałby wiedzieć, ile mam lat? Zawsze podnosi się las rąk. Oczywiście wam tego nie powiem. Nie mam najmniejszego zamiaru. Powiem wam to, co mówię im na spotkaniach. To nie wasza sprawa. Pewnego dnia stałam w biurze. Tak się złożyło, że praca mnie przytłaczała. Widzicie, występuję w radio 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w naszej stacji radiowej, dzięki której można nas słyszeć na obszarze 2/3 naszego kraju. Każdej niedzieli nadajemy audycję radiową, mamy przy tym nasze nabożeństwa. Czasem jest to trochę przytłaczające. Tego dnia wysoko piętrzyły się stosy listów, 10 tysięcy pytań, listy, na które trzeba odpisać, spotkanie w studio z inżynierem przygotowującym audycję. To było niemalże więcej, niż jest w stanie znieść jedna osoba. Dzień wcześniej pracowałam od 16 do 18 godzin. Przyszłam po praktycznie nieprzespanej nocy. Stanęłam na środku pomieszczenia. To było bardzo spontaniczne. Powiedziałam to bez namysłu. Powiedziałam: drogi Jezu, dlaczego nie pozwoliłeś, aby to wszystko miało miejsce w moim życiu, gdy byłam młoda, gdy byłam nastolatką? Wtedy miałam tak wielką żywotność. W ogóle się nie męczyłam. Moje ciało nigdy nie było zmęczone. Mogłam wytrzymać bez snu, ile tylko chciałam. To wszystko było takie, tak cudownie świeże. Zanim powiedziałam więcej, poczułam, jakby on mówił do mnie: nie byłaś na to gotowa. Wtedy nie byłaś gotowa. Nie mógłbym ci wtedy zaufać, powierzyć ci tego zadania. Nie mógłbym ci wtedy powierzyć tej odpowiedzialności. W tamtym czasie. Tamtej nocy, czytając słowo, znalazłam pewien werset, który, jak poczułam, był skierowany właśnie do mnie. On jest w księdze Jeremiasza,
w Starym Testamencie, w rozdziale 48. Moab miał spokój od swojej młodości i spoczywał na swoich drożdżach. Nie przelewano go z jednego naczynia w drugie, ani nie poszedł do niewoli. Dlatego zachował swój smak. A jego woń się nie zmieniła. W tym fragmencie pisma mamy obraz związany z produkcją wina. On odnosi się do metody, jaką stosowano w produkcji czystego, bogatego, wartościowego wina. Stosowano proces odmienny od tego, który wykorzystujemy dziś. Oni musieli przelewać wino z naczynia do naczynia. Za każdym razem osad albo pozostawał na dnie naczynia. Albo przylegał do jego ścian. Czasem wino pozostawiano na długi czas, ale nie wolno go było dotykać. Pozostawiano je w spokoju, czasem w ciemności, czasem w upale, a czasem w zimnie. Czasem naczynie odwracano, a wino ponownie przelewano z naczynia do naczynia, aż stało się bogate i czyste. Cóż, nigdy nic nie wiadomo. Gdy przeczytałam ten fragment pisma, pomyślałam, że on jest skierowany właśnie dla mnie. Cofnęłam się do tych wczesnych lat mojego życia. Do lat, gdy byłam nastolatką. Powiem wam coś w zaufaniu. Nawróciłam się, gdy miałam 14 lat i przyjęłam to wspaniałe powołanie, by głosić Ewangelię. Moje powołanie było tak pewne, jak moje nawrócenie. To dlatego, gdy ktoś mówi coś o kobietach głoszących słowo i podnosi, że ponieważ jestem kobietą, nie mam prawa głosić słowa, to nigdy nie stanowi dla mnie problemu. Wiecie dlaczego? Bo moje powołanie do głoszenia było tak stanowcze, jak moje nawrócenie. To było coś, co musiałam zrobić. Byłam tak młoda i niedoświadczona. Wiedziałam tylko tyle, że Jezus przyszedł do mego serca. Wiedziałam tylko tyle, że odkryłam coś bardzo wspaniałego. Wiedziałam tylko tyle, że Jezus przebaczył moje grzechy. Zaczęłam w Idaho i nigdy tego nie zapomnę. Mam starszą siostrę. Teraz się z tego śmiejemy. Teraz nas to zdumiewa. Moja starsza siostra była w Spokane, w stanie Washington. I tam usłyszała, że jej młodsza siostra głosi w Idaho. Jadłam wtedy tylko rogaliki z ciasta francuskiego. Nazywano je rogalikami z masłem. Miałam rogaliki z masłem na śniadanie, rogaliki z masłem na obiad i na kolację. Poszłam właśnie do sklepu i kupiłam sobie właśnie wtedy parę pończoch za 15 centów. To był najtańszy wyrób pończoszniczy. Tylko takie pończochy mogłam sobie wtedy kupić. Podarłam wtedy moje ostatnie pończochy i kupiłam sobie nowe za 15 centów.
za ostatnie 15 centów, jakie miałam. Wtedy otrzymałam telegram od mojej starszej siostry, która właśnie usłyszała, że głoszę słowo. Wiecie, co napisała mi w tym telegramie? Nie zapytała mnie, czy czegoś potrzebuje. Nie napisała: wysyłam ci $5. Pan wiedział, że $5 byłoby wtedy dla mnie jak 500. Oto, co napisała mi w telegramie: upewnij się, czy twoja teologia jest prawidłowa. Bóg mi świadkiem, że wtedy nawet nie wiedziałam, co to znaczy teologia. To były dni. Spałam w kurniku. Nie pamiętam miejscowości. To było może 12-15 mil od Caldwell w stanie Idaho. Tam było tylko skrzyżowanie, nic więcej. Pamiętam, że mieli tam sklep wielobranżowy. Była tam też sala bilardowa i jakieś 3-4 inne sklepy. Był tam też kościół, który był zamknięty przez całe miesiące, bo nie stać ich było na pensję dla pastora. Błagałam ich, aby pozwolili mi głosić. Powiedziałam im: nie macie nic do stracenia, bo kościół i tak jest zamknięty, a przy tym trochę możecie zyskać. Błagałam ich i powiedzieli: dobrze, ale nie mamy miejsca, gdzie mogłabyś się zatrzymać. Powiedziałam: nic nie szkodzi. Mogę pójść w pewne miejsce, w którym kobieta mi powiedziała: nie mamy pokoi dla gości, ale mam indycznik. Jeżeli nie wiecie, czym jest indycznik, to wam to wyjaśnię. To takie pomieszczenie, w którym trzyma się indyki, po to, by wysiadywały tam jaja w sezonie. Powiedziała: wyczyszczę go i wstawię tam łóżko, jakieś wiadro i miskę do mycia. Spałam w indyczniku. Wszystkim, co mogłam głosić, było zbawienie i doświadczenie nowego narodzenia. To było cudowne. Pamiętam, gdzie świętowałam moje 16 urodziny. To było w Emmett w stanie Idaho. Mogę to udowodnić, bo mam zdjęcia. Wiedziałam tylko tyle, że zapalę świat dla Boga. Byłam armią złożoną z jednej dziewczyny, oczekującej, że zapali świat dla Boga. Wszystko było cudowne, wszystko było ekscytujące. Nigdy nie byłam zmęczona na ciele. Nie znałam zmęczenia. Aż nadszedł dzień, gdy otrzymałam wiadomość. Tata zginął w wypadku. To było między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Tylko Bóg wie, jak kochałam mojego tatę. Aż do tamtej chwili była to pierwsza żałoba, jakiej doświadczyłam. Jedyny głęboki smutek, jaki wszedł kiedykolwiek do mojego życia. Mój tatuś zginął w wypadku, zanim choćby raz usłyszał, jak głoszę. Nie potrafię powiedzieć choćby jednego słowa, jakie wypowiedziano w tym małym kościele baptystów, gdzie odbywał się pogrzeb mojego taty. Nie powiem wam, jakie pieśni śpiewano. Pamiętam tylko, że zanim zamknięto trumnę, sięgnęłam ręką i położyłam ją na ramieniu taty.
Na tym samym ramieniu, na którym jako dziewczynka kładłam głowę, gdy bolał mnie ząb. Ramię taty miało moc ukojenia. Biło z niego współczucie, ciepło i pociecha. Położyłam rękę na ramieniu taty i wiedziałam, po raz pierwszy w życiu wiedziałam, czym jest prawdziwa moc zmartwychwstania. Doświadczałam czegoś, czego nigdy dotąd nie znałam. Doświadczałam drogocennej obecności Jezusa. Czy chcesz wiedzieć, jak czuły jest mąż boleści? Czy naprawdę chcesz to wiedzieć? Czy naprawdę chcesz znać rzeczywistość Jezusa Chrystusa? Czy chcesz znać Go jako osobę? W takim razie pójdź w Dolinę Łez. Przejdź przez Getsemane. Przeszłam milę z przyjemnością. Ona szczebiotała do mnie przez całą drogę, a potem mnie zostawiła. Nie przybyło mi od tego mądrości. Ale pewnego dnia przeszłam milę z głębokim smutkiem i wszystkiego nauczyłam się tamtego dnia, gdy smutek szedł u mego boku. Jak sądzisz, dlaczego mogę nieść ci pociechę? Jak sądzisz, dlaczego mogę pomóc tobie w twojej godzinie smutku? Nikt nie może dać drugiemu więcej, niż sam doświadczył. On wziął naczynie i przelał jego zawartość do innego naczynia. Moje życie stało się bogatsze. Nie byłam już tą samą osobą, jaką byłam wcześniej. Moja służba nie była już taka jak wcześniej. To życie było bogatsze i głębsze. Czy twoje serce było kiedykolwiek złamane? Czy tak naprawdę wiesz, co to znaczy się poświęcić? Czy wiesz, dlaczego nieustannie powtarzam, że to wiele kosztowało, ale było to warte swojej ceny? Mogę ci powiedzieć, bo to wiem. Najpoważniejsza decyzja, jaką podjęłam w całym moim życiu i największe poświęcenie, jakie podjęłam w całym moim życiu, miało miejsce na stacji kolejowej w Los Angeles, w Kalifornii. To była najpoważniejsza decyzja w całym moim życiu i największe poświęcenie, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Kochałam głęboko. Niczego nie robię na pół gwizdka. Bóg w jakiś sposób dał mi wielką zdolność kochania, choć jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem, a czasem myślę, że jestem tak bardzo ludzka. Ale dokonałam wyboru. Wybrałam mojego mistrza i życie służby dla niego. Ślubowałam, że On będzie przed wszystkim. Gdy wsiadłam do pociągu na tej stacji w Los Angeles,
Wszystkim, co posiadałam, był żakiet, który miałam na sobie, sukienka i walizka. Oraz moja Biblia. Już nie słyszę gwizdu tego pociągu. Ani stukotu kół lokomotywy. Ale pamiętam tamtą podróż. Podjęłam moją decyzję. A on przelał mnie do innego naczynia. Czasem to naczynie jest tak ciemne, czasem ono jest gliniane i nic przez nie nie widać. Lecz ręce wielkiego mistrza, to one dokonują przelania. On podobnie przelewa do nowego naczynia. Ten pociąg zawiózł mnie do Franklin w stanie Pensylwania. Miałam mały pokoik w klubie kobiet biznesu we Franklin. Jedno okno w pokoju. Ale podjęłam decyzję. Wybrałam jego. Na pierwszym nabożeństwie było dokładnie 38 osób. Mój przyjacielu, to był początek służby, którą znacie teraz. To był początek. Nadprzyrodzonej mocy Boga w moim życiu i w mojej służbie. Bo tydzień później na nabożeństwie stała kobieta i powiedziała: wiesz, Katrin, zeszłego wieczoru, gdy głosiłaś, siedziałam tutaj na widowni i coś mi się przydarzyło. Zostałam uzdrowiona mocą Boga i byłam tak pewna mojego uzdrowienia, że poszłam do lekarza. I dzisiaj mnie zbadano i potwierdzono moje uzdrowienie. Znałam tajemnicę. To była moc Ducha Świętego. Używającego naczynia, które było w jego rękach. Jemu poddanego. On nie żąda złotych naczyń, ani nie prosi o srebrne naczynia. Wszystko, o co prosi, to naczynie poddane. Bierze takie poddane naczynie i wylewa, i znów wylewa. Do kolejnego naczynia. Ty i ja możemy czasem spoglądać przez oślepiające nas łzy, mówiąc: Boże Ojcze, nie rozumiem, dlaczego pozwoliłeś, że mnie to spotkało? Dlaczego dopuściłeś, że to mi się przydarzyło? Dlaczego? Pamiętaj, On nigdy się nie myli. Ręka wielkiego mistrza. Ona przelewa za każdy kamień, który zranił mą stopę, za każde wzgórze, na jakie się wspinałam,
za każdy ból serca, jaki kiedykolwiek poznałam. Oddaję chwałę Jemu, gdyż to właśnie one uczyniły mnie mocną. Umiłowany, w tej chwili otrzyj oślepiające Cię łzy. Czy nie rozumiesz? Że On nigdy się nie myli, nigdy. Daje Ci słowo. Gdy przeglądam minione karty mojego życia, dziękuję Mu za te rzeczy, bo nie byłabym tą osobą, którą jestem teraz. Nie mogłabym Ci pomóc. Gdybym nigdy nie poznała bólu serca i smutku. Gdyby moje serce nigdy nie było złamane, gdybym nigdy nie zapłaciła ceny, nie byłabym w stanie odczuwać bólu Twojego serca. Nie mogłabym poczuć Twojego ciężaru. Nie mogłabym Cię zrozumieć. Zaś pewnego dnia, gdy po raz ostatni wyleje On ze swojego naczynia, po tym ostatnim wylaniu, kiedy zabierze nas ze ziemi, w swoją obecność, modlę się, abym usłyszała z Jego ust: dobrze, sługo dobry i wierny, proszę tylko o to.